Czekajcie! O! Cicho! Nie, jeszcze nie! Jeszcze nie! O, chyba ktoś został zauważony. Chyba mnie zauważyli. Czekaj, nie zmieszczę się w szafie, czekaj, chwilę! Tak. Elo, elo! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie gramy taki nowy tryb Prop Hunters, i, czyli Prop Hunta. No i ze mną jest Plaga, Bóg od Biros i Paweł i Baxter, który się dołącza. Elo, elo! Siema! Siemano. Elo, witam wszystkich! Hej, hej. To tak, dzisiaj zagramy sobie na takiej mapie typu Half-Life 2. Nie wiem, czy znacie ten moment, ale był taki moment. On jest trochę zmodyfikowany, ale mniej więcej to jest mapa z Half-Life'a. Jest gaśnica? Kto grał, to kojarzy. No i w tym trybie jest troszeczkę inaczej. O, widzicie? I tu też można się zasztywniać, co nie? No, jakoś. Da się zasztywniać. Tak, tak, wszystko powiedziałem. Zasztywniać? O, widziałem, jak ktoś przechodził. Proszę. Czego tam szukasz, panie w pomarańczowym kubraczku? Aha! Wszyscy są pomarańczowi. Tak? No. No. To nie wiem, o kim mówię. I tutaj można się zasztywniać właśnie. I to jest troszeczkę inny tryb, co nie? Cześć, troszeczkę jest bardziej emocjonujący. Troszeczkę. No. Oho. Oho. Zobaczmy, co tu się dzieje. Co się tutaj dzieje podejrzanego bardzo. No, nie, co nie, nie, my tutaj mamy? Co to było? Co to było? Co się stało? Jakby pod moimi nogami przebiegło. Co tu się dzieje? Zobaczmy. Dzień dobry. Para, para. Gdzie ty możesz być? To jest Prop Hunt. No? To jest Prop Hunt. Nie ważne. Co się stało z Bloody? Bloody. Nie, ale z jakiegoś powodu winda nie przyjechała, kiedy wywołałem. Jak to się mogło stać, nie? Jak to się mogło stać przede wszystkim, nie? Ej, pod C możesz się usztywnić. Co to jest? Halo? To nie ja. Jak nie? Ej, pamiętaj, wracaj! Na głusie, że pod C możesz się usztywnić. Dobra, halo, dzięki. Tu. Wow. Chyba popełniłeś podobny błąd, co ja. Zapomniałeś o przywołaniu windy. Szukał windy? No niestety, prawda jest taka, że jak chce się grać w Prop Hunter, to trzeba przywoływać windę i niestety propy tego nie wiedzą. No warto ją zamontować wcześniej. Ale no niestety kiedyś każdy się uczy. Dobra, ja nie sięgnąłem do guziczka po prostu, wiesz? Jakbym go kliknął, ale bym taki malutki i nie sięgnąłem. No widzisz? No. A mówiłem ci. Kurde. Pij mleko, będziesz wielki. No, dobra. Baxter już się chyba do nas dołączył. I Baxter jest z nami w Huntersach. Czyli my będziemy polować na groźnego Admirosa i Pawła. O, czy proszę. Nam się uda? Czy myślę, wam się uda? Myślę, że bez spokojnie. Ponieważ intuicja Bradiego zawsze podpowiada, gdzie trzeba szukać. Dobra, czy to jest możliwe? No tak. Czy wam się uda? Jak widzicie, to jest nie to uda możliwe. Się, nie uda się. Nie uda wam się. Ja już cię mam. Z pewnością wam się nie uda. O kurde. Kogo widziałeś? Gdzie oni mogą być? Mnie? Ha! Widziałem cię, Baxter. Cię? Widziałem cię, Baxter. Ja też widziałem. Ej, no to jest śmieszki. Huntersów na dwóch propsów. To ja może zapodam dźwięk. Za chwilę. Dobra, w sensie, nie wiem czy wiecie, co ale wy na to? Coś takiego jak intuicja. I dzięki temu, ej, patrz, tu jesteście. Ha, ręce do góry. Ha, nie ma tam nic. Dobra, nie oni, wiesz, oni są? Oni są na górze. Chodź ze mną, Baxter, pokaż. Z pewnością są na górze. Nie ma ich z pewnością uciekli. Tak, na górze, na pewno. Dobra, ej, tu musimy się tu rozejrzeć. Paga. Się, Flaga. Się rozejrzałem już, teraz no, Flaga, ale słabo się rozejrzałeś. Prawie zginąłem. Kurwa, to niedobrze. Finta jest. Niedobrze? Dlaczego niedobrze? Do mnie jeszcze nikt nie przyszedł. Dobra. No, jakoś... Wiesz, że szukacie, ale... Ja jestem... powiem wam, co widzę. Widzę, że jestem w jakimś pomieszczeniu. O, to i tyle mogę wam powiedzieć. Nie, nie strzelaj w to! Nie strzelaj w to! Nie teraz! Nie rób tego! Gdzie oni są? Tam uciek! Ło! Goń go! Co tam wow. Nie no! Gdzie oni to było? On w wodzie zapływa! O! Yeah. Co za łeby! Oszukisty! Dostał wodę. No dobra, szukajcie mnie. Nie znajdziecie. Ej, nie no, Admiros, serio? Serio, Admiros? No serio! Żartujesz? Nie żartuję, to nie jest żart. Ja coś w podobnym stylu zrobiłem.
Nie, o! Czym był? Cheater, cheater, nic więcej, oszukista. Czym był, ja się pytam? Wózeczkiem. Wózeczkiem? To przecież to był ogromny wózek przecież. Ogromny wózek przy ogromny wóz towarowy, ja bym wielką platformę. Ten wózek, ale sam myślałem, a to normalne. A ja bym dużym cylindrem. No. Ale ja bym... tu stały dwa obok siebie, to już nie było takie normalne. Czekaj, no jak to nie, no dwa zawsze muszą być. Ej, dwa muszą być. To się zmienię, patrz się, nie. Chyba się nie da. No mów, co się zamieniasz? No pokaż, powiedz. Powiedz. No musi się. Patrzcie mnie, widzicie mnie? No widzę, ty mały oszuście. Dlaczego nie mogę się w to zmienić? Ja chcę się w to zmienić, to jest nie takie... Dobra, już się małe. Zmieniajcie tam, zmieńcie się w coś normalnego. No proszę cię, nic się nie zmieńcie. Nie zamieniajcie się w ogóle najlepiej. Wow. No, to jest śmieszne. To będzie śmiesznie, naprawdę będzie śmiesznie, bardzo. A, już wiem. Dobra, szukamy. Cześć. Hej. Siema, jojo. Dobra, chodź tutaj. Kurde, beznadzieja. No nie! No. Dobra, muszę pić. Coś tu jest nie tak. Gdzie ten Baxter? Baxter. Chyba wiem, kim mogą być. Wiesz, co? Ej, mam pomysł, stop i wkacz. Dobra, czekaj. Robimy tak. I kiedy będzie coś podejrzanego, to ja zrobię myk. Bladi, otwórz to. Bladi, otwórz. Otwórz to. No, Bladi, znowu się zabunkrowałeś. No i po co ty? To co mi się dało? To nie mogłeś sobie sam otworzyć? Nie, bo to co tak się dzieje? Miało być. Bazaj. Widziałeś go? Biegł. Tak, widziałem. Dobra, jakby co to Baxter, wiesz co robimy? Manner w X to się nazywa, dobra? Dobra, to Manner w X, tak to nazwałem. Bądź przygotowany. Manner w X, tak? Udawaj, jakby pokryć, nigdy nic. Faje. Udawaj, jakby ten pokój był... Udawaj, jakby ten pokój był niepomalowany, dobra? Co? Dobra. Aha. Okej, okay. Kiedy krzyknę dupa, to znaczy, że robimy manewr X, a jeśli krzyknę na przykład coś innego, na przykład czarodzieje, to nic nie znaczy, dobra? Aha, no dobra. Zmyłka, dobra. Okay, to tak bez znaczenia. O, witaj. Prawie czarodzieje! Pewnie pomyśleli, że coś zrobiliśmy, a my jaki triku wykorzystaliśmy. No. Więc spokojnie. Wszystkie pomieszczenia już przeszukałem. A na górze byliście? Na jakiej górze? Szympanse! Łowicie, jak to też nie był sygnał u nas tajny. Jaki sygnał? No jak, no wiadomo. Nie wiecie, jaki sygnał, właśnie teraz nie wiecie, kiedy my mówimy prawdę. Będzie... Zapomniałem. Członkowie tatu! Członki tatu? Członek tatu. To też nie był sygnał. Głupcy. Grupcy? Czemu grupcy? Nie, no już musiałem chyba ze 100 razy obok ich przejść. Nie, no musieliśmy. Nie, no ani razy jeszcze raz. A gdzie jest? No proszę cię, jak teraz nie ma góry tutaj, nie ma jak przejść na górę chyba. A przyglądaliście się sufitowi? Nie wiem, czy wiecie, po sobie w lampę da się zmieniać. Jasne. No, tu je nawet. Ja nie patrzyłem. W windzie jest drabina, nie wiem, czy widzieliście. No właśnie, winda jest drabina posiada. A? Tak, drabinka tam jest? No co wy w Half-Life'a nie graliście nigdy? No przechodzimy Half-Life'a po prostu. Half-Life, dobra, 3 minuty, to ja idę, nie wiem, herbatę zrobić. Ej, ale nie będzie. Sam jesteś herbata. Sygnał ci zadam. Aha, nie słyszę sygnał. Sam jesteś herbatą normalnie taką. Krzesełka! To też nie jest sygnał. Krzesełka. Tak przypominam, żebyś nie wiedział. O, drabinka jest. Znalazłem tajną drabinkę. Tajna drabina, chyba idą. To też nie jest hasło. A jakie jest hasło, bo ja już się pogubiłem. Ja też nie pamiętam. Mam nadzieję, że rozpoznacie. Mówiłem na samym początku, jakie jest hasło. Aha, nie, to okej. No dobra, jak krzyknę super hasło, to robi manewr X. Wiesz, na czym polega manewr X? Oczywiście, panie. No, oczywiście. Tak. Ej, no kurde, jesteśmy na wyższym piętrze, no, czy tak ciężko mam... To jak tam wejść już? Nie da się tam wejść. Nigdy nas nie znajdziecie. Nigdy nas nie znajdziecie. Dokładnie. Ja was znajdę. Jeszcze są 2 minuty 40 sekund. Udało się, wykorzystaliśmy to idealnie. Diolo. Nie, widziałem cię. Mam go! Baxter, robimy to samo. Dupa, szybko! Wykorzystaliśmy manewr dupa do perfekcji. Wracaj tu! Oczywiście. Bo ktoś zginął. Manewr dupa! Stało? Wow! Znowu mi drzwi zamknął. Prostak. Serio? Jej, dobra, manewr w dupa przejdzie do historii. Szybko, manewr w dupa! Ale go wyrwało normalnie. O nie. Ale go wyrwało. Jeszcze jedno musimy znaleźć, słuchajcie. No już trzeci raz. To już trzeci raz był ten manewr chyba, wiesz? Co najmniej. O nie.
No. Zasada jest taka, że jak ktoś działa, to działa, czy nie? Działa, tak. No. Za słabo monitorowali sytuację. Co tu się dzieje? Halo. Tutaj nabrać 4 razy. Popełniłem samobójstwo. Admirosie, czemu to zrobiłeś? No. Paweł da sobie radę. Ej, powiem ci tak, nigdy nie znajdziesz plagi. No, nawet nie patrzałeś na niego, ani razu. No. Prędzej się nawet teraz na niego wyskoczy, niż znajdziesz plagę. Czy to było? Jej, co ty? Nie patrzy na niego w ogóle. No, naprawdę. Halo, Paweł. Co? Halo? Nie ma go. Masz FPS-ów. Ej, no proszę cię, tu go nie ma. Nie biegaj lepiej tak kółko, bo zaraz ci się coś skraszuje z komputerem i się skończy. Komputer ci skończy, jak tak będziesz biegać. Plaga, masz niesamowicie ładny, biały kolor. Wiem, dziękuję. Tak? No. Tu go nie ma, kurczę! To mi nie chce mnie! Nie widzę! Chcę, żeby ci komputer wybuchł! Paweł! Komputer! Plaga cisza! Ej, ty masz brudny monitor! Przetrzyj trochę monitor, bo chyba nie widzisz pewnych rzeczy! Ło! Plaga, manewr w dupa teraz! Manewr w dupę rób, no! Dawaj! Tylko manewr w dupa! O, czym ty jesteś? Manewr w dupa teraz! Jest! To jest podupek. Dupa do kwadratu teraz manewr jest, popatrz. Aaa, mam go! Sama zrobił, tylko że daje. Kubeczek! Gdzie kubeczek na tym? Manewr dupa, wykorzystuje się porządnie. Tak, a nie tak trochę, tak do połowy. Czyli na maksa. Nie. Do końca, wiesz, a nie tak trochę. Podupek. Podupek. To był manewr. Podupek zrobił. Podupek manewr. No, zawiodłem się na tobie, plagnę się. Następnym razem nie będę już tak miło. No, trochę ta kamera jest chyba za blisko, co nie? Jak się chodzi tym kropem. A nie da się jej oddalać? Nie. No właśnie, kurczę, chyba nie wiem, czy się da. A może scrollem się da. A próbowałeś? Nie. Patrz, czym jestem. Ja też nie wiem. Ting, ting, plaga. Tam też scrollem, ting, ting. To się zmienia broń, ting, ting. Ale... A, plaga szuka, tak? Ja mam skok tak, ja szukam. A, no bo ty sobie tak ustawiłeś. A, no tak. Idę szukać. Czary, mary, jak znajdę. O, ciało tu leży jeszcze. Ej, dobra. Ciało leży. Ej, teraz jesteśmy poszukiwaczami. Plaga, czemu opuściłeś to pomieszczenie? Ło, powinienem ci spadł. Mógł teraz tak popchać, ale byłoby... Plaga, czemu opuściłeś to pomieszczenie? Czy mogłeś go przeszukać dokładnie? Tak, jakie pomieszczenie? No tam, gdzie się odrodziłeś. Serio? Ej, to tam są te drzwi. Ej, Admiros chyba wykorzystał manewr... To? Chyba był... Dupa, manewr dupa chyba został wykorzystany przed chwilą. O nie! No, Vladi? Zabiły mnie, zgniotło mnie, jak wczoraj wita niebeszka zgniotła. To był manewr głupcze. Vladi, czemu właśnie wyszedłeś z tego pokoju? Plaga, skaczemy, nie ma tu co ryzykować. Vladi, nie wychodzi się z pokoju. Jak się, czemu ty wyszedłeś z pokoju, jak tam normalnie manewry są cały czas? Manewry? Manewry! Jakie manewry? Rewry, manewry. Powiedz coś więcej o tych manewrach. Idę z beczką. Ej, co tu robisz? Manewr dupa. A nie, ja... Bordello, musimy ich znaleźć, to nie? A wiadomo, tak, że oni gdzieś już tutaj nie działa. Są. Dupa, ja nie działa? Na górę, tam windą. Myślisz? Nie działa. A ile to beczek masz? Manewru, ile jest beczek? Dwie. Jesteś pewien, że to były tylko dwie beczki? O, dzień dobry. Były jedna dwie. Może. I są masz swojego przyjaciela. A może ja myślę bardziej o puszkach z farby? Tak, dokładnie. Puszki z farby sprawdź. Znaczy, Paweł, trzymaj proszę, o. O. Tylko Paweł, pytanie, masz? Skąd on by wziął puszki od farby? Właśnie. Dobra, ale on pytanie, przy komputerach ile jest zwykle klawiatur? Do każdego 15. Do komputera jednego jedna czy dwie? Czy może trzy? Cztery. Jedna, albo a policzyłeś ilość przycisków w klawiaturze? No właśnie, może więcej przycisków jest w klawiaturze. A, bardzo, może jesteś nie pewien? No. Może jest jakiś dodatkowy escape jeszcze jeden. Tak na wszelki wypadek. Nie, to był zły pomysł. Czemu, dobra, idę ze swoim przyjacielem. Czemu zniszczyłeś to opakowanie, te pudło? Co się dzieje? Gdzie on jest? Czemu zniszczyłeś pudło? Mi się wydaje, Baxter, że on może nie, no, tutaj... Wiesz, to było takie tak... Vladi, czemu? Ono musiało zniszczyć. Vladi, bardzo ciekawy regał, prawda? Ten metalowy, naprawdę bardzo ciekawy jest za tobą. Patrz się, Vladi, co zrobię. Bardzo ciekawy, nie? Taki nigdy interesujący nie metalowy regał, właśnie za tobą stoi taki. Nigdy nie wejdziemy tam. Nie rozumiem, czekam.
On plaga nie ma, nie może wejść. O, plaga nie będzie mógł wejść. No ale krzywo to postawiłeś, to było lepsze wcześniej. Poczekaj. No dobra. Stój, plaga, poczekaj jeszcze chwilę. O, teraz nigdy tu nie wejdziesz, plaga. Przykro mi. Paweł, nie ruszaj się. Łap go. Nie ruszam się. Ha, plaga stał. Kurczę, co za łobuz. Macie minutę, niecałą. Macie minutę na znalezienie. Paweł. Halo. Ja się znowu pedofila bawię. No właśnie, za, Paweł. Dawam podpowiedź za 30 sekund. Tak pod koniec. Za 40 może, co? 40. Może znaczy, jak będzie 30 sekund. Dobra, dam nie wam podpowiedź. W ogóle, no nie? Słuchajcie, dam wam podpowiedź. On wyskoczył przez okno tak naprawdę. Właśnie. Co? Słuchajcie. Pan dupę tam. No dawaj, coś... podpowiedź. Dobra. Potrzebujecie tak naprawdę coś, co będzie kluczem do odpowiedzi. Kurna, tajemniczy kluczem do odpowiedzi. Chyba coś znalazłem. Kluczem do odpowiedzi. Tak jest. Aha, nie, tylko nie, ten klucz to do odpowiedzi. Być chowany. O, to gdzie taka jest mała rzecz. Ej, no ale on jest kluczem, czyli on jest tym takim malutkim. Mam go. A, myślę, że taki, a był tam jakiś... Hydraulicznym kluczem, polskim hydraulicznym kluczem był. To był on. To byłby kluczem. Kurczę, no... Ale Baxter, ale słuchajcie, ja byłem na tym kartonie, no, byłem na tej skrzyni, a Baxter mi zniszczył tę skrzynię, no właśnie, nie? Wiem, że tam jakiś klucz leżał, ale w sumie karton przykrył, ten zniszczony karton przykrył go i tak. No. 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 Kryjówka ostateczna. Czyli kryjówka tak zwana hacker. Można powiedzieć, że to była kluczowa kryjówka. Hack and slash. To, co? Aha, bo ty nie jesteś ze mną, to nie ważne. No nie. Dobra, gdzie się chowasz? Powiedz mi, ja pójdę do ciebie. No mów, mów, mów. Razem się schowamy. Nie no, ja się z tobą chowam. Ja się z tobą chowam. Razem. Dobra, Admiros, musimy się teraz skupić. Musimy ich zniszczyć. To będzie łatwe. To będzie bardzo proste. To nie będzie proste. Ja nie wiem, szans. Się zamienia. To będzie bardzo proste zadanie. Czekaj, bo się... Co jest grane? Zamieniaj się, zamieniaj. Co jest grane? Cześć. To fuck! Dam ci 3 sekundy, raz, dwa, trzy. Ale nie no, bo tu jeszcze... Co jest? Co jest? Ty, skrzynka ucieka. Bierz ją. Jaka skrzynka? Bierz tą skrzynkę, no. To jest skrzynka. Bierz tą skrzynię. O kurde. Zabił się, nie skacz, tam nie ma windy. Admiro, zważaj, nie ma windy. Nie, myślałem, że winda mnie przeżyje. No dobra, ale ja przeżyję to. Winda cię nie złapała. No nie złapała, ja mówiłem. Dobra, już Drake nie zostało. Co się stało? No nie, co? Się zawijają. Chyba zmienimy ten tryb na ten stary, bo tamten stary był jakiś stabilniejszy. Zmieniamy. Co jest grane? Jakiś żywszy. Poczekaj. Patrz, patrz, co oni zrobili. Ej, zmieniamy. Aha, no dobra. Zabunkrowali się. No zbunkrowali. No, zabunkrowali się. Jak jeszcze żyli, to nie? Ale nagle coś ich zabiło. Zabunkrowałeś się i popełniłeś samobójstwo. Polter. My chcieliśmy się uratować. Poltergeist normalnie no, zaatakował. No, jesteśmy, co nie? O. Klucz. Nie, spokojnie, to nie jest. Dobra, znajdźmy. Wyjątkowo to nie on. Może to jest łuska, albo pocisk z łuski. No to jak cię znajdą, to daję ci 5 grzyma. 2 złote, niech stracę. Na pewno. No dobra, niech 2 złote mu dasz. On jest te tak, moje 2 złote. On jest mniejszy od ciebie, jak byłeś. O kurczę, plaga, no daj spokój, w życiu cię nie znajdą. No co ty mówisz, jak to? Będą go odpowiedzieć. Jak to nie znajdą? No coś ty. No dobra, zabiłem cię. Zabiłem cię, zabił. Idąc po schodach. Co? Nie wiedziałem, że schody są tak niebezpieczne. Jak go zabił? Kto by się spodziewał? Zabił się po schodach idąc? No idę po schodach i nagle... O, umarłem. O. Może te schody są zaczarowane? Paweł! Plaga, dobra. Paweł, widziałeś go? Tak? Tu w rogu, no tu gdzieś. To? Pod tobą chyba. Nie przejdziesz chyba. Za mały jesteś. No, ale popatrz. Gdzieś tu był. Na pewno on jest na górze? Co? Halo? Jesteś tak, na górze? On jest tak za mały, wydaje. On jest za mały, po prostu nie do znalezienia pewnie. No na pewno. Jak? No duży to on nie jest, to trzeba przyznać. Jak, no. Nie jest duży? Jest duży? Nie, no przecież cały czas on jest duży. No ale ja nie wiem, czy on kłamie, czy to jest taki kłamczuszek, wiesz? Nieprawda. Jest kłamczuszkiem. No nie wiem, czy jest duży. Zobaczmy. Tu jest zwłoka. Tu są schody. Uważaj na schody, są bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne. Ale mam 69% życia. 69. O, przypadek? Nie sądzę. Też myślę, że to nie jest przypadek. Wow, uderzyłem się, mam 63. No mówiłem ci, że niebezpieczne są schody. Te schody są dzikie. Dzikie schody ninja. Dzikie schody ninja. Ninja go. Dobra, zobaczmy dalej. Gdzie ej, to może masz być? Słuchawki tak w ogóle?
Widziałeś go! A, bo widziałeś go! Gdzie? Na windzie nie był, widział. Na windzie, na drabinie, na drabinie! Co to jest? A, co to ma być? Jak ucieka! Ej, no masakra! To jest za blisko z tym się profy, trzeba zmienić. Wracaj! Na stary, ten stary, tylko on był lepszy. Ma, mam go! Ej, zmieniamy na ten stary? Nie no, skończmy je. Dobrze jest, skończmy to. Skończysz te... A, ale, aha, na jak już coś zacząłeś, to dokończ. Dokładnie. Trzeba dojść do końca z tym. No, ogólnie rzecz biorąc, ten tryb się nie nadaje, on za blisko jest, kamery nic nie widać. No i zabijają mnie propy, co jest mi bardzo przykro. My też prop zabił, winda nie złapała. Takie propy? Smutne. Ale idziesz i ten moment, gdy idziesz po schodach i umierasz. No właśnie. Oho, coś słyszałem. Nic nie słyszałeś. A chciałem się zabarykadować. Coś słyszałem. Ale też chciałem się zabarykadować, ale się nie da za bardzo. Nie ma no rzeczy. Nie. W każdym razie zaczynamy. Czekajcie! Po! Cześć, cicho! Pewnie. Nie, jeszcze nie! Jeszcze nie! O, chyba ktoś został zauważony. Chyba mnie zauważyli. Czekaj, nie zmieszczę się w szafie, czekaj, chwilę! To nie było śmieszne. Gdzie jest mój posąg? Mój posąg zginął. Wydaje ci się. Co tu się dzieje? Co to ma być? Admiros. Właśnie nie wiem, bo chciałem się zmienić, wiesz. Chciałem się zmienić w to, co nie? No, ale się nie dało. Uuu, tam jest fajna miejscówka. To chciałeś się zmienić w ciężarówkę? To nie głupi pomysł. Warto spróbować. Warto. No. Mam chyba pomysł na następną kryjówkę. Ja też. Tam jest tyle kryjówek, że łohoho. Kliknij C, kliknij C lepiej. Nie, ja nie chcę C. Nie teraz! Uciekaj! Nie, dlaczego? Ja szybko to żeście rozegrali, nawet się nie zdążyłem zobaczyć. Ej, dobra, ej ludzie, mam świetny pomysł na kryjówkę, po prostu mówię wam, jeśli to się uda, to będzie super kryjówka. Naprawdę, dobra. Coś super będzie. Super ekstra wypasiona, no, tak? Gdzie jesteś? No, no właśnie, gdzie jesteś? No powiedz, gdzie jesteś? Na dole jestem. O, cześć, patrz, patrz. Gdzie się spotkamy? No. Dobra, okej. Okay, no. A może tam, patrz tam. Nie, nie, poczekaj. Prawda jest taki. A nie, kurczę, nie da się. Szkoda, chciałem być tym małym. O, tu jest, ej, tu. To? Popasy. O. To by tu zmienić się. A nie wiadomo. Chce. Koło tego nie, żółtego. Słyszę was. Zmieńcie się w szafę. Kto tam chodzi? No nie wiem. Co się dzieje? Oho. No spokojnie, nie zmieniliśmy się w ciężarówkę. No, przecież jakbyście się zmienili w ciężarówkę, to byście wiedzieli o tym. Jestem no pewien, że gdzieś... I czy ty to widziałeś? O jest, puszka. Ciekaw. No, ale nie zmieniaj się w ciężarówkę, puszko, to nic ci nie da. Ciężarówkę nie zmienisz. Nie da się być ciężarówką. No właśnie. Wow. Co jest? No nie da się być ciężarówką. Dziwne. Jak dziwne, normalne. Nie da się być ciężarówką. Ale może się da właśnie. A może się da. Myślałbym, że tu biegała puszka i uciekła pod samochód. Admiros, ale poszukaj ciężarówek. Może ciężarówkami też da się być. Jak się ciężarówkami może da być. Może jest... No. Właśnie. Paweł, co o tym myślisz? A może się da być kołem od ciężarówki? Nie da się. Może być ciężarówką w sumie. Ja myślę, że oni się wysprzęglili tam. Nie, ja jestem ciężarówką. No, chodź, warto to sprawdzić. Tutaj są jakieś, a może tam na oknach jakieś... No właśnie, tam na oknie tak ktoś siedzi. Ej, zestrzelcie go. Nie topę. To jest gołąb. To ptak jest. Nie. No, nie topę. Ej, chłopaki. Człowiek ptak? Na lampach żyję? Może. Gdzie jest Baxter? Mówiłem, że na lampę. Gdzie jest Baxter? Baxter, żyjesz? No żyję. Gdzie? To ty się no pytasz, to wiem, że... Znaczy, mam takie coś, że jestem w jednym miejscu i mam tak jakby laga Garry's Moda, ale mam 100 FPS-ów, no nie? Ale... A 100 FPS-ów? Nie, laga Garry's Moda, to jest klątwa! To jest klątwa lagów. Klątwa laga. Nie no, gdzieś się sprzęglili. Widziałeś tam jakieś trzy śmietniki? Dobra, już nie mam laga. Trzy obok siebie, patrz, żaden nie jest prawdziwy. Ej, ciężarówka się ruszyła, Pamięcie. Oczywiście. Cześć, laga. Ej, naprawdę, ciężarówka się ruszyła. Zobaczcie. Ej, widziałem maleństwo. O. Ona chyba za pomału startuje. Patrz, i znowu ucieka puszka. A to ci puszka. O ej, kurczę. Ona strzelałem. O, co jest tu? What the fuck? Szafa. Szafa tu jest. Stary, szafa tu jest. Jaka szafa? No i jeszcze, i skrzynia ucieka, weź skrzynię napierdzielaj! Napierdzielaj jesteście. O nie. Wal w niego, wal! Nie! Uważnie. Aaaa! Nigdy nie znajdziecie. No nie wiem, że byłeś cały czas tutaj. Niesamowite. Tam były dwie szafy. Właściwie to były dwie szafy. Dwie szafy tu były i tak wiesz. Państwo,
Biggie Doodles. Nigdy mnie nie znajdziecie. Masakra, powiem, co oni zrobili? No powiem wam, o Boże, nie wiem na gdzie ty jesteś. No kurde, no ty jesteś taki... No wiesz co, Basti, daj mi trochę szansy, czekaj, nie? Czekaj, to trzeba pośmieszkować troszeczkę. Nie ma śmieszkowania. Jesteście teraz utopieni. Ej, dawaj, ciężarówkę się zmień, Baxter. O. Koniec śmieszkowania, proszę się pokazać, chodź. Ale to chodź. Bierz go! Tu jest! Nie ma! Człowiek puszka! Bierz człowieka puszkę! My się zmieniliśmy i przystań się do tych ścian. Gdzie on poszedł? Widzę! Jest! Wyrwał! Dobrze! Dobrze! Łapeczka! Pięknie! Łapka! Łapkę dawaj! Trzeba było łapkę przez kamerkę! Przez łapkę! Yeah. No, trzeba było się zamienić, Baxter, wiesz co, w samochód i odjechać szybko. Właśnie chciałem, ale udało mi się. Bieszczady. No. Głupcy, no, szybko, gdzie? Ja dawaj. Chciałem puszkę sprzedać dopiero. Pat Admiros, co zrobisz? Nie wiem. Dawaj! Nie wiem. Tutaj. Admiros, nie improwizuj tak. Oni się tam stykają pewnie. No pewnie tak. Ty, kurde. Ja nie mam weny teraz, nie? Dawaj, ja mam wędrę. Ej, to skoczcie przez okno! To zawsze jest najlepsze rozwiązanie. No, to śmiesznie przynajmniej będzie. No, skaczcie przez okno. Was. O, tu leży trup. Znalazłem trupa. Zobaczcie, to nie jeden z nich. Ej, trup to omen. Tu jest trup. O, już go nie ma. Przyszedł Baxter, trup nie ma trupa. Trup to zły omen. Zjadłem znaczy, go. Że spotka na cię pewno. Jakieś wielkie nieszczęście w Lagusie. No. Tak myślisz? No. Myślisz? Tak, trochę tak, to przerażająca perspektywa. To wtedy musisz się utrzymać na baczności, bo możliwe, że trup znajdzie ciebie. No pytanie tylko tak, jeśli nie są ciężarówką, to czym są? No czymś na pewno cięższym niż ciężarówka. Może manewr dupa? Manewr dupa? Nie, jakby był manewr dupa, to bym o tym wiedział. Kontroluję wszystkie manewry dupa na całym świecie. Czujesz takie rzeczy. Sprawdzasz takie rzeczy. Czujesz takie rzeczy. O, wiesz, że ktoś tam się strasznie znęca strzelbą. Nieprawda. Nie. Z pewnością tak. A ja chcę zrzucić szafę. Widziałem. Na dół. Widziałem to na własne oczy, jak tam strzelasz. Dobre. No chodź, pomóż mi, zrzucimy ją na dół. Tak? Nie wiem po co, ale będzie śmiesznie. Proszę, nie, na dół. Co to za dzikie dźwięki były? Nie ma problemu. Z plagą się bawię. Nie ma problemu, popatrz. Czy się gołębie? Może to gołębie są. Poszło? Może tak być w sumie. Wyrzućmy stąd wszystko, mówię. Ale gdzie są gołębie? Jakie gołębie? Gołębie są gołębie. Gdzieś się po zalęgły. Ale ty masz siły. Zabolało mnie to. Możliwe, że faktycznie się gołębie zalęgły. No. Właśnie. O, na pewno się zalęgły. A ty, Paweł, jesteś ze mną, czy gdzieś indziej? Jestem z tobą gdzieś. Nie, przeciwko tobie. Jeśli jesteś przeciwko mnie, to niedobrze, ale jak jesteś ze mną, to jest okej. Okay. Nie no, Admiro, jestem z tobą. Dobrze. Pamiętaj, nie zorientują się, wszystko jest dobrze. Wiem, to nie żyje, panie Pradu. Wszystko jest pod kontrolą, ja to widzę. Dobra, o. Coś słyszałem. No to jest gołębie pewnie. Te gołębie chyba mówią po angielsku. Nie mówią po angielsku. Tylko pytanie, co gołębie ninja. To gołębie robią w naszym apartamencie. Może przyszły na zakupy. Nie, no co ty. Gołębie, halo. Gołębie, halo. No. O, butelka. Ja się dajcie znać. Przy okazji. Twoje gołębie jak nosi. No, over there. Co on tak gada? Over there. Over there. Skąd to dobiega? Ktoś słyszę. Nigdy się nie dowiecie skąd. Nie ma szans. No, byliście już na górze? Ale jesteśmy w takim miejscu, że po prostu możecie. A byliście już na górze? Szukać. Ale na górze czy na dole? Ale tam na górze. Na górze, na dole, wiesz. Na górze, między czy górą, na górze? A między górą a dołem. Na dole, czy na dole? Ale górą a dołem. Po środku? Na pomiędzy. Schodach? Na śmiercionośnych schodach. Tak jest. A oni może gdzieś tutaj są podczas tego, wiesz. Oni gdzieś tu są. Albo w windzie. Słyszę. To możecie w windzie nie, w windzie nie szukajcie. Lepiej nie. Co za... No gdzie wy jesteście, no? Dobra, no powaga. Co za łeby, nie mogą znaleźć normalnie. No nie mogą. Nie wiem. No, poczekali pana. Oni w ogóle książek chyba nie czytali, jak nie mogą znaleźć. Naprawdę, no słabo. O, siema.
To mogliście dać podpowiedź, czy jesteście na odpowiednim miejscu. Ciekawe, co się zmieniło. No, ale zniszczyliście regał. Wow. No bo my jesteśmy tacy niszczyciele regałów, tak się zwiemy. Ty Paweł żyje, nie. No tak. Dobra, wydaje mi się, że można tym następnym zakończyć dzisiejszy odcinek. Elo, elo. Trzymajcie się, Pa, pa. Na razie, cześć.